I witam po cięciu. Jak się okazało, muszę iść tam, gdzie jeszcze mnie nie było. W sensie byłem tam, ale tylko przez chwilę. Musimy się udać do ruin Nowego Londo. Czy ja mam w ogóle tutaj przy teleporcie? Mam Anor Londo. No. Nie. W takim razie do kaplicy Firelink. I schodzimy na dół. Witam. No. Nie możesz mówić. Okej. Piruru. Fajnie wygląda ta zbroja. Dobra. Jedź z powrotem do góry. Ruiny Nowego Londo. Czy ja już tutaj spuściłem wodę, czy nie? To jest dobre pytanie. Chyba nie. O, patrzcie, kto tu jest. Witam pana. The Backstab. Kogo ty atakujesz, panie? No. 1000 expa. Okej. Okay. Wow. Mi się wydawało, że ta waza powinna się stłuc. Okej, czyli nie spuściłem jeszcze wody. To znaczy, że nie walczyłem jeszcze z 4 królami. A to oznacza też, że tu będą duchy. A mi jest potrzebna chwilowa klątwa, żeby walczyć z duchami. Okej, okay. Wait a minute. Muszę użyć przedmiotu. Chwilowa klątwa. Okej. Okay. Teraz możemy walczyć z duchami. O, duszku! Gdzie zniknąłeś? Tu jesteś. Ała. Double kill! Tam już byłem, z tamtym dziełem duszę strażnika ognia, czy jak oni się tam nazywają, do ulepszenia Estusa. No, witam pana. Witam pana. Lud? Lud. Ostrze ducha. Okej. Okay. Wypadło mi ostrze ducha. Jej. Wow, 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 wow. Nie wiem, jakim cudem mnie nie trafiłeś, ale dobrze. Okej, okay, was tu jest więcej. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Filogfą. O! To jest akurat przydatne. Walcząc z duchami dostajemy przedmiot, który pozwala nam walczyć z duchami. Okej. Okay. Widzę cię w tej ścianie. Chodź tu. No. Sztylet obronny. O.
O, dzień dobry. Cicho! Chwilowa klątwa. Nie drzyj mi się tu do ucha. Aha. Kopnij drabinę. O, shortcut. Okej. Okay. A, widzę cię. Dusza nieznanego żołnierza. Okej. Okay. Chodź tu. Tam na dole też jest jeden. Tam jest drugi. Okej. Okay. Użyjmy... A, nie mogę użyć kolejnej chwilowej klątwy, póki jeszcze jedna działa. Dobra. Wy tutaj chodźcie do góry. Albo i nie. Okej. Okay. To zostańcie na dole, skoro to lubicie. Mnie tam rybka. O, przepaść. Wow! Okej. Okay. Tu lecą dwaj kolejni. Tu jest jeszcze jeden. Trochę się was tutaj natworzyło. Wracaj tu! Tam ci też już odlatują. Dobra, jednego mam. Teraz ty. Okej. O! Witam pana. Dobra. Jeszcze? Aha! Oni mi praktycznie nic nie robią. To dobry znak. Schody na dół. O! Siema. Wow, więcej was tu, co? Z sufitu, ze ścian, zewsząd. Ła, dobra, ci już mnie trochę biją. A! Zginąłem. Okej. Okay. Kosą się z nimi ciężko walczy, bo trafiam w ściany zamiast w nich. Ale kosa to moja najlepsza broń. O Boże, serio? Nie usiadłem przy kaplicy Firing. Siadaj tu. Żebym się nie musiał Andre za każdym razem teleportować. Okej. Mógłbym w sumie... Boże, zawsze otworzę nie to menu, które chcę. Mógłbym zamiast kosy używać Uchigetany. Ma tylko 20 obrażeń mniej. A na pewno będzie łatwiej walczyć z tymi duchami w tych wąskich korytarzach, bo mamy dźgnięcie. Okej. Okay. Tego już nie ma. Wow. Te ciało, które zwykle jest w tej doniczce, teraz tutaj leży i dlatego ta doniczka się teraz nie niszczy, jak na nią nadepnę. Dobra, użyj chwilowej klątwy. I z powrotem na duchy, nasz Ghostbusterze.
A. Muszę zupdate'ować licznik zgonów do 65. Zobaczmy, czy ciebie... Nie, teraz mi są potrzebne dwa ataki. Ale dźgnięciem jeden. Okej. Okay. Jakbym używał miecza w dwóch rękach, to pewnie będę was załatwiał na jedno uderzenie, prawda? Zgadza się. Okej. Okay. Ja sobie odblokowałem skrót, tylko... Jak ja się do niego mam dostać? Aha, zeskoczyć tu, później tam. I wejść po drabinie. Okej. Okay. Dzięki temu nie muszę przechodzić przez cały ten budynek. Tutaj ich znowu trochę będzie. No, come on. Okej. Okay. Katanu się zdecydowanie łatwiej z nimi walczy. Nie trafiam we wszystkie ściany. O, moje dusze. Wow, 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 wow. Trochę was tutaj jest. Okej. Okay. Jeszcze? Jeszcze widzę jednego nad sobą. No chodź tu. Trafię cię tym atakiem? Nie. No zejdź niżej. Dziękuję. Kolejny nóż? Nie, chwilowa klątwa. O! Dzień dobry. Do widzenia. Jeszcze jeden. Jeszcze ktoś? Wygląda na to, że nie. Ała, albo tak. Skubańcy. Ła, przez podłogę mnie atakuje. No chodź. Okej. O, NPC? Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts, you have the Lord Vessel. Skąd wiesz? Nie mam go przy sobie. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Okay. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void. Called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Mówisz o tym pierścieniu? Przymierze Artoriasa. Podróżuj przez otchłań. Problem jest taki, że jak to zdejmę, to nie mogę używać Havela. A jak nie mogę używać Havela, to jestem strasznie ciężki. Pomoże zdjęcie hełmu? Nie. Pomoże zdjęcie hełmu i rękawic? Nie. No to niedobrze. W takim razie na walkę z...
Na walkę z czterema królami będzie mi potrzebny pancerz, który ma dobrą obronę przed magią. Havela, ale Havel jest ciężki jak cholera. Rękawice strażnika obrazu są dosyć... Zbroja strażnika obrazu może być... Tak, obrona na magię. Okej. Okay. Matka maski. Co ona daje? Zwiększa punkty życia. Me. No i teraz zdecydowanie mogę robić przewroty. Okej. Okay. Fajnie wygląda w tym. The fuck. Dobra, ale jeszcze nie walczę z czterema królami, więc załóżmy moją zwykłą zbroję. I załóżmy pierścień Havela. Okej. Okay. Przynajmniej w dół się da szybko schodzić. Okej, okay, chwilową klątwę poproszę. Przyda mi się. Okej, okay, wygnaliśmy już wszystkie te cholerne duchy. Nie, tu widzę jeszcze jednego. Wow. Obydwoje nie trafiliśmy. O. Wow. No, chodź. Ale panie... Piętro niżej, proszę. No, może wiecie. Co mamy tutaj? Ducha, który strzeże pierścienia ukąszenia klątwy. Po nazwie zgaduję, że będzie nam dawał obronę przed klątwą? Dobrze myślę? Zwiększa odporność na klątwy. Jeden z legendarnych kąsających pierścieni zamówionych przez Arstora z Kerim. Mimo złej sławy, ten niepozorny kawałek metalu jest bezcenny dla każdego wojownika, gdyż chroni przed klątwami. Ciekawe. Okej. Okay. Jesteśmy po drugiej stronie tych zawalonych schodów. Dusza dumnego, dzielnego. Pominąłem skarb. A. Tylko, że po niego trzeba pewnie skoczyć. A! The fuck? Co to miało być? Zepchnęło mnie stamtąd. God damn it! Ale już byłem tak daleko. Nic, teraz przynajmniej nie muszę iść już na ten dach, bo już dostałem klucz od tego kolesia ubranego na czerwono. Mogę po prostu iść cały czas przed siebie. Dobrze, że z tych duchów wypada ta chwilowa klątwa. Zdejmij te dusze z ekwipunku.
Run, Forest, run! O! Tam chyba widzę... Tom. Drzwi do bossa, tak to wygląda. Albo woda się tak dziwnie odbija. Ale nie, bo to jest idealnie w tamtym miejscu. Siema. Okej. Najpierw tu, teraz tu. Teraz po drabinie do góry. I run, Forest. Cały czas przed siebie. Już nie musimy walczyć z tymi duchami. Tam są moje dusze. Wow! Walić ten przedmiot. Pewnie i tak jest jakaś dusza dzielnego wojownika, albo coś z tyłu. Wow, dużo was tutaj. Triple kill! To znaczyło spierdzielaj z mojej ziemi? Ty, jest, tutaj jest przedmiot. Ała! Ale wy macie zasięg ataku. Tak, wejdźcie do schodów. Żebym nie umiał was trafić. Oszukuj dalej, gro. Podejdziesz bliżej? Serio? Chodź tu. Tylko jak pójdę po ten przedmiot, to bym... Chociaż nie, będę mógł spaść z powrotem tutaj. No dobra. Co my tu mamy? Jedno człowieczeństwo, okej. Okay. Zawsze coś. Mogę pójść po tamto. Tak też zrobimy. Wow. Uciekaj. Rzadki pierścień ofiary. Nie wiem, czy było warto. Ten pierścień nie jest jakoś specjalnie dobry. Powoduje, że nie tracimy dusz po śmierci, ale pierścień się rozpada, że jest jednorazowego użytku. Mogę przywołać windę. Dźwignia nie rusza się. Okej. Okay. Pchnij dźwignię. Jej, spuściliśmy wodę w toalecie. To były te wielkie, dupne drzwi. Okej. Okay. To zaczyna nabierać sensu w takim razie. O, tu idzie iść do góry. Co jest u góry? Nic ciekawego. O, przedmiot. Łuk kompozytowy. The hell? Wow! Zwykły łuk ma 36 obrażeń, łuk kompozytowy 55. Okej. Okay. Mają ten sam ciężar. Ale zwykły łuk ma
lepsze skalowanie. Tutaj mam 50, nie, fizyczne 36 plus 192, czyli w sumie 220. Tutaj mam 200, czyli zwykły łuk jest lepszy. Kompozytowy łuk o wielkiej sile ognia. Naciągnięcie go wymaga nie lada siły. Niestety jego zasięg jest krótszy niż innych łuków, przez co trzymanie wrogów na dystans jest problematyczne. Okay. No ale to zostaje przy swoim długim łuku. Mimo że podstawowy atak ma mniejszy, to bonus dzięki moim skillom jest większy. Przywołajmy windę. W sumie mogę chyba już wymienić broń na swoją kosę. Chyba już nie będę walczyć z duchami, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Jak pójdę tam, to trafię na smoka. Wow. O, dzień dobry. Wow, ale masz zbroję i zadajesz niezłe obrażenia. Ale 3 hity i padasz, także nie jesteś jakiś specjalnie trudny. Na pewno jak będzie ich więcej, to będą bardziej problematyczni. Zazwyczaj w tej grze tak jest, że najpierw dają nam jednego przeciwnika, żebyśmy zobaczyli, z czym będziemy walczyć, a za chwilę ich wybiega 4. O, o wilku mowa. Dzień dobry. The fuck? Jakieś pole magnetyczne masz przed sobą. Okej, okay, silne, znaczy dwuręczne ataki, tylko 2 są potrzebne, żeby cię załatwić. Czyli tu ktoś jeszcze jest? Halo? Nie wygląda na to. To jest chyba ta brama, którą widziałem z góry wtedy? Nie, nie mogłem jej widzieć. O. Okej. Okay. Co to za dziwny dźwięk? No, witam pana. Wow. Dobra, oni nie są jakoś specjalnie trudni. Zadają ogromne obrażenia. Ale nie są jakoś specjalnie trudnym przeciwnikiem. No chodź tu. Wow, znowu te pole siłowe. What the fuck is this? Jakiś slim za nim był. Wow, backstab. What the fuck? Ej, on żyje! Nie masz życia, ale żyjesz. Gin. Okej. Okay. What the fuck? Miałem powiedzieć, dobrą wiadomością jest to, że nie możesz mnie zaatakować, jak tam stoję, ale za chwilę wystrzelił z siebie jakąś dupną włócznię. Jak ty jesteś slimem, to może jesteś podatny na piromancję. Zobaczymy. Wow, ty masz życia. Przynajmniej nie umiesz opuścić tamtego pokoju, więc mogę cię obić trochę.
Dobra, skończyły mi się czary. Mam jeszcze ognistą falę, ale tym bym musiał podejść bardzo blisko niego. Strzel do mnie znowu. Dobrze. A, wybuchnij, zranisz go trochę. Albo i nie. Okej, okay. Kosa zadaje znacznie lepsze obrażenia. W porównaniu do... Wow. W porównaniu do... piromancji przeciwko niemu. Wow, 5k expa. Okej, jest tu ktoś jeszcze? Widzę przedmiot u góry. Aha! I see you! Chodź tu. Nie wiem, co to było, ale dobrze, że mnie nie trafiło. Gin. O, nic z nich nie wypada. Lód. Człowieczeństwo, okej. Okay. O, schody do góry. Wow! Spokojnie, prawie spadłem. Dusza dzielnego wojownika, okej. Strasznie ciemno. Wow, na nagraniu jest jaśniej niż u mnie. Ciekawe. Zazwyczaj jest w drugą stronę. Coś tu jest? Nie? Okej. Okay. To schodami do góry! Jej! O, skrzynka. Mimik czy nie mimik? Łańcuch jest w tamtą stronę, więc nie mimik. Bardzo duży żar. Jej, w końcu mogę ulepszać broń na plus 15. A. Okej. Okay. No chyba wszystko. Możemy iść dalej. W sumie nie wiem, czy nie wrócić teraz do Andrzej i nie ulepszyć mojej broni. O. Bo pamiętam, że... Znaczy, pamiętam. Jak oglądałem walkę z czterema królami na YouTubie, to jest dosyć ciężka walka i wolałbym mieć dobrą broń na te starcie. A że mam 30 tysięcy expa, nie chcę tego stracić. Dobra, zobaczmy. Halo, jest tu kto? O, jesteś ty, mój złociutki. Wow, jak teraz go mam na dwa hity, to jakbym miał broń ulepszoną na full, to on by był na hita. Ta kosa jest epicka. O, jak się dostać tutaj? A, z tej strony, okej. Okay. To wygląda podejrzanie. To na pewno to nie jest magiczna ściana. Kuźwa. No, i patrzcie, kogo my tam mamy. Chodź tu. Okej. Okay. Kuźwa. Teraz nie spaść. Mam nadzieję, że nikt inny mnie już tutaj nie zaatakuje. Mimik czy nie mimik? Łańcuch w tamtą stronę, czyli nie mimik.
Grudka tytanitu. Dwie. Okej. To są przedmioty do ulepszania broni. Mamy jeden przedmiot tu, jeden tu. Pozbierajmy je. Pęknięta czerwona sfera oka. No. Okej. Cokolwiek to jest. Duża dusza dumnego rycerza. Okej. Czy to jest kolejny wielki slim? Tak, to jest kolejny wielki slim. Wow, spokojnie. Znów go trzeba będzie zrulować. Wow, niezła jest ta twoja tarcza. Dobra, łyknij sobie trochę. Chodź tu, slimie. Powiedziałem, chodź tu. Czy on spełni te czaszki? Możliwe. Uhu! Było blisko. Zrzykałeś się. Brawo. Nie trafiłem go. Jeszcze raz? Nie. Jeszcze jeden raz. Okej. Okej. 5k expa. A. Jest tu kto? Jest tu kto? No, obydwoje się machnęliśmy. Ciekawe. W idealnym momencie odłożyłeś tą tarczę. Dziękuję. Z nich lecą grudki tytanitu. Wszyscy ciekawości, ile ja ich posiadam. 6. Czyli na plus... Na plus 11 będzie 1, później 2, na plus 12, 3, na plus 13 i później 4, 1, 2, 3 i 4, czyli 10, żeby ulepszyć do plus 14, czyli brakuje mi 4, żeby moją kosę ulepszyć maksymalnie. To oznacza, że trzeba będzie tutaj trochę polutować przedmioty. O! Okej. Okay. Teraz mi brakuje jeszcze tylko 3. Tu jest wejście do bossa. Tam iść nie chcemy. Wow! Dzień dobry. Do widzenia. O, nie dałeś mi grudki. Szkoda. O, tu jest początek. Okej. No cóż, na pewno nie chcę wchodzić tam, bo mimo wszystko mogę ulepszyć broń teraz na plus 13. Czy ja mam kość wiodącą do domu? Powinienem jakąś mieć. Mam 10, użyję jednej. Wrócimy do kaplicy Fire. Teleport do André. Parafia nieumarłych. O ile dobrze pamiętam, to
To te grudki tytanitu chyba dało się kupić. Tylko chyba nie u André, a u tego drugiego kowala. Tylko bodajże one są po 5000 dusz za jedną, coś w tym stylu. Well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. How's about you leave that ember with me? I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. Trzymam cię za słowo. Well, teraz twoja lewa ręka. You might leave for that. Now, just leave the rest to me. Andre Yevastora gets the job done. You shall see. Co ciekawe, on jest jedynym NPC-tem, który porusza ustami, kiedy mówi. Okej, wielka kosa. Mogę ją ulepszyć na plus 15. Nice! Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Mamy maksymalnie ulepszoną broń. Obrażenia fizyczne 250 plus 228 ze skilli. Czyli mamy 480 ataku. Wow! Jeszcze zadajemy 300 obrażeń od tego. Od krwawienia. Jesus! Okej. Okay. Naprawmy swoje wyposażenie w takim razie jeszcze. Don't get yourself killed. I idźmy przetestować tą kosę. Eclipse of Iron. Jedyny problem, jaki mam, to to, że w całym Anor Londo nie znalazłem żadnego ogniska. I za każdym razem, jak zginę na walce z bossem, będę odradzać się tu. A coś wierzyć mi się nie chce, że tam nie ma żadnego ogniska. Tyle potrzebuję dusz, żeby wejść na następny poziom. 45. Może będę w stanie uzbierać to z tych dusz, które mam. Zobaczmy. No, może. Da nam to trochę więcej życia. O! Już, okej. Okay. Nie będę w takim razie zużywać więcej tych dusz. Zostawię je na kolejny raz, jak mi będą potrzebne dusze, żeby podnieść poziom. Serio? 400 dusz mi brakuje. Która z nich jest najsłabsza? Boże, mamy tylko same duże. Okej, 400 dusz mi brakuje. Wiecie co? Wyfarmimy sobie te 400 dusz. Diruru. Dzień dobry. 740 obrażeń. Jesus! Serio? 820. Brawo, nie trafiłeś. Dobra, został jeszcze ten i powinienem mieć dostatecznie dużo.
Więcej życia! A! Praktycznie dochodzę do 40 witalności. Pytanie, co dalej? Mam już zwinność na 40, wytrzymałość na 40. Niedługo będę mieć witalność na 40, na to wychodzi. Nie wiem. Na pewno nie inteligencja ani wiara, bo nie używam czarów żadnych. Siła mi nie jest potrzebna. No w sumie mógłbym pododawać trochę punktów do siły tylko po to, żeby mieć jeszcze większe obrażenia z broni. Bo ta wielka kosa ma co prawda znikomą premię z siły, bo a to leci od... Najlepszy jest bodajże na... Najlepszy przelicznik to jest S, później jest A, B, C, D i najgorszy jest E. Więc ona ma najgorszy przelicznik, najgorszą premię od siły, ale ma jakąś premię od siły. Więc jakbym miał więcej siły, to jednak coś więcej obrażeń bym zadawał tą kosą. Ola Boga, jaki damage. Okej. Dobra, idziemy w takim razie po raz kolejny do Anor Londo. Myślę, że po prostu przebiegnę obok wszystkich duchów, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Wow. Ale zanim to zrobię, pozwólcie, że zrobię tutaj małe cięcie i sprawdzę na internecie, czy tu w ruinach Nowego Londo nie ma żadnego ogniska. Bo nie chcę. Bo ani mi, ani wam pewnie nie będzie się chciało za każdym razem, jak zginę, oglądać, jak wracam z tej kaplicy Firelink z powrotem do tamtego bossa. A coś mi się wierzyć nie chce, żeby w całej tej lokacji nie było żadnego ogniska. Także za chwilę wracam.